Wiecie co? Mam serdecznie dosyć. Mam serdecznie dosyć animacji robionych najszybciej jak się da, bez pomysłu, bez wigoru, bez energii, rzucających najbardziej biednymi i szybko kończącymi się żartami, byleby tylko trafiły do kina w ciągu roku, ponieważ inaczej kucze nie zarobimy miliardów dolarów. Ja jeszcze rozumiem, gdy dostaję recenzję, na przykład. Rosyjska, ukraińska, niemiecka animacja, gdzie macie 20 milionów dolarów, które zbierali się 100 lat i po prostu kurczę, no nie dacie rady niektórych rzeczy zrobić. Ja jeszcze rozumiem inne rozumienie kulturowe, jak przychodzi do mnie animacja z Chin i ja otwieram oczy i mówię: Wow, what the fuck? Ale jeżeli macie na swoim koncie genialne nazwiska, jeżeli chodzi o aktorów, Oscar Isaac. Charlie Stron, Chlorie Golet, e, mamy jeszcze tego Krala, czy kogoś tam, mamy Snoop Doga, mamy naprawdę kim grać, mamy markę, która jest taka wielka, która sama mówisz, marka, przychodzą ludzie. A ty mówisz okej, okay, czterech scenarzystów napisze to w ciągu mniej niż roku. My to szybciutko wyrzucimy na taśmę produkcyjną i wyrzucamy, tak, wyrzygujemy. Bo tak jest właśnie z rodziną Adamsów 2, która nie dość, że nie łapie o co chodzi w byciu rodziną Adamsów, w byciu Adamsami, nie dość, że jedynka ledwo wyciągnęła się ponad gówno najgorszych animacji, to tutaj jeszcze myślą sobie: Okej, okay, nie będziemy śmieszni ani odrobinę, bo może przez bycie nieśmiesznym, ale za to dużo wykonywanie ruchów animacji. To dzieci się na to nabiorą i rodzice pójdą z dziećmi, żeby dzieci mogły posłuchać Jump Around z 90 roku, I Will Survive z 80, i ewentualnie na samym końcu koncertu Snoop Doga. Dokładnie tak, tego właśnie chcą dzieci w animacji o rodzinie Adamsów: chcą odniesień do rzeczy sprzed 50-60 lat i Snoop Doga na koniec. Jedziemy razem na wycieczkę! To okrutne, nawet jak na Ciebie. Zastanawiam się, co ja Wam w ogóle mam powiedzieć. Wiecie dlaczego? I to bardzo uczciwie, bo robiąc notatki do tej animacji, to zauważyłem jedno, że jej się nie chce. Że fabuła, która tu jest budowana, jest bardzo pretekstowa, i nic, co się dzieje bohaterom, nie wynika z charakteru postaci, a tylko bo przydałoby się wrzucić coś w rodzaju żartu. Ja Początki moje notatki były tak. Czemu? Why? O co chodzi? I to nie dlatego, że było popieprzone, bo fabuła jest bardzo prosta. Uwaga, uwaga, fabuła jest najprostsza na świecie. Wednesday e, wydaje jej się, że nie pasuje do swojej rodziny. Rodzina uważa, o Jezu, Wednesday jest bardziej oziębła niż zwykle, to zawierzemy ją na rodzinny wyjazd, na road trip. To samo było w Michelach kontra maszyny. O mój Boże, a Michelowie też byli przesunięci, więc. A, to wygląda tak, jakby twórcy zobaczyli Michelowie kontra maszyny i postanowili się Ukraść to po prostu, ale nieważne. W każdym razie wyjeżdżamy na ten wyjazd rodzinny. W tym czasie pojawia się wątek, że może Wednesday nie jest córką Adamsów, i będziemy to rozwiązywać przez cały film. I ojciec bardzo będzie się starał nawiązać kontakt z córką. Jednocześnie córka nie do końca lubi synka, nie do końca lubi ich wszystkich. I to jest wszystko. W sensie nie ma tu apokalipsy. Nie ma nic więcej, czyli nawet gdy wzięli sobie fabułę kontra kontramaszyny, to tak jakby wykastrowali ją z wszystkiego, co jest ciekawe, wzięli będzie. o, pamiętam, kiedyś były te filmy z Chew Chase'em. To wezmę to, ale znowu zabiorę wszystko, co jest z tym zabawne. Co na przykład było esencją dobrych filmów z Chevin Chase'em, gdzie on latał w te swoje zwariowane wakacje w czymś zwierciadle, że ta rodzina się kocha. Co było esencją? kreskówki wszystkich trzech filmów aktorskich yy, i samych tych takich komiksików. Było to, że ta rodzina się kocha. Ona jest inna w ramach swojego świata, ale to świat zewnątrz jest taki dziwny. Nigdy wewnątrz nie jest tak, że o, Paxley, nie kocham mojej rodziny, idę sobie stąd. Nie. Zatem, gdy nagle zaczynamy od tego, że musimy zmienić charaktery postacią, w stosunku do tego, co było w części pierwszej, czyli yy, nasza Wednesday... Ja rozumiem, ona się jara nauką i jest zrobiona troszeczkę tak naprawdę biednie, ponieważ jej jaranie się nauką jest bardzo, ale naprawdę bardzo osadzone w jaraniu się sobą. Wyobraźcie sobie, Wednesday. Wednesday, która mówi, tak będzie wyglądać moja autobiografia, tak, jestem genialna. Autobiografia. Pochójcie, autobiografia, skoro przecież tobie nie zależy na sławie. Tobie nigdy nie zależało na sławie w pierwszej części poprzedniej, nigdy, nigdy moja autobiografia, tak, muszę będę, to, to mi przeszkadza w jeszcze większym geniuszu. Kto kiedyś dobędę takie nagrody? Ja tak. Ale kim ty kwa, jesteś? Paksli, który jest sprowadzony, absolutnie sprowadzony tylko do tego, że wybucha, jest brudny i kocha świnie. Tak kocha świnie, ponieważ w tym filmie dostaniemy na końcu wątek, że mamy świnię przemienioną w dziewczynkę. I to jest jedyna dziewczynka dobra dla paksleja która jest świnią, która wyszła z chlewa. Jest ogień, co dziewczyny? To może być pierwsza, najgorsza animacja, gdzie mój kurw jest głównie dlatego, że ten film nie rozumie postaci. Pół biedy ta na narracja, która jest żenująca. Pół biedy to, że naprawdę te żarty... Na powtarzam o żartach. Jump around. Na przykład, uwaga, uwaga, budujemy żart. Otóż, wujek Fester uczy. Napisał książkę o tym, jak podrywać dupy, ponieważ nagle Paxli chce podrywać dupy. Nagle leci na dziewczyny, które... Muszę szczelić selfie. Od... Why? Why? Kiedy potem zakochuje się w świniaczce, że tak się wyrażę. To czemu nagle super takie odpinżone dupki mu w głowie? Ale... Otóż ma Wednesday taką laleczkę, która jest laleczką voodoo i ona mówi a popatrzcie sobie Wednesday, która nie lubi popkultury nawet w tym filmie, nie lubi popkultury nagle zaczyna robić show Park przed dziewczynami ruszając laleczką do muzyki Jump Around House of Pain i on sobie skacze gdzie jest ten żart? Where's the joke? Gdzie tutaj jest to dziwactwo rodziny Adamsów, które sprawia, że inni, inni są tym lustrem. Rodzina Adamsów jest tym lustrem, który odbija, jak my, jako normalni, wcale nie jesteśmy normalni. Oni się kochają. Oni są na swój sposób wyjątkowi, ale mają charakter. Mać. Mam naprawdę serdecznie dość oglądania takiego, takiego mordowania postaci, które ja tak bardzo lubiłem. I lecimy dalej, i dostajemy żarty, które są rzucane. Wiecie, to jest. No, w jaki sposób jest tutaj konstruowany żart? Jesteśmy w jakimś miejscu, jakimkolwiek. Jesteśmy nagle w Miami, bo to jest, wiecie, podróż przez, całe, przez całą Amerykę. Więc jesteśmy nagle w Miami i nagle mamy rekina, ponieważ wujek, Fester, ponieważ wujek Fester ubiera płetwę, by pokazać Paxleyowi, jak się podrywa dziewczyny. On wskakuje do wody, mając swoją drogą zamiast jednej ręki e, mackę, nieistotne, i zaczyna pływać, i nagle nic z tego, nic złowego, Mamy ujęcie na jakiegoś ziomeczka, który sobie leży na plaży. Kamera tak idzie takiego przy, przy, przybliżenie. Dokładnie to ujęcie, gdy Roy Shider po raz pierwszy zobaczył rekina w szczękach? Co to ujęcie tu robi? Jest odtworzenie. I jest tak na otworzenie, i wracamy i nagle on wychodzi nasz ohydny brzydki fester i rzuca tekstem tak się zostaje rekinem podrywu. O co tu chodzi? Nie mamy żadnego payoffu, żadnego buildu. Te, te żarty są pisane na zasadzie takiej szybciutko, żeby ewentualnie wywołać jakiś śmiech. Ale jaki to jest śmiech, kiedy są nasi bohaterowie na plaży i na przykład chmurę nad sobą ma, ma Wednesday, i swoją drogą ogromny parasol ma nad sobą Morticia, ponieważ nie chcą się opalać. Gdzie jest ten żart? Gdzie jest ten żart z dziwactwa tych ludzi na plaży? No nie. Wiecie, jaki jest żart? Że w pewnym momencie bierze e, krem do opalania 10 tysięcy. mimo tego, że ona jest pod, pod parasolem, więc w ogóle jej nie dotyka żadno słońce. 10 tysięcy i strzela jej że, żelem. Kremem do opalania 10 tysięcy. Żart. No, sorry, no. no w kinie cisza była, że uj, i ja się nie dziwię. I ta strasznie, cudna, martwa cisza. Wkłówia mnie jeszcze bardziej to, że to, co było najpiękniejsze w Adamcach, to właśnie to, że oni się kochają nawzajem, więc na przykład. Gomez nigdy nie, mia nie miałby tak, że on ucieka przed problemem, że będzie okłamywał swoją córkę, bo to nie jest Gomez, a tutaj mamy Gomeza, który zachowuje się jak typowy facet, znowu kradnie dosłownie sceny z Michela kontra Maszyny, bo on tak, o Jezu, córeczko, która nagle się dowiaduje o tym, że jego córka może nie być jego córką, a kurczę, uciekam, po pierwsze... Oni wierzą w to. Jakiś ziomek mówi: Słuchajcie, może ona nie jest waszą córką. A oni, wiecie, mają córkę naukowczynię, która zajmuje się DNA. Po pierwsze, nie chcą tego sprawdzić. Po drugie, wierzą w to. Po trzecie, boją się tego. Po czwarte, boją się porozmawiać z najdojrzalszą dziewczyną, postacią, która ma dojrzałość poziom miliard. Po piąte, uciekają. I po szóste, nagle mówią, ktoś musi nam pomóc. Już wiem! Kuzyn IT. Dlaczego? Pytanie dlaczego? Pytacie? No, nie, nie jest to w ogóle wyjaśnione. Jest to po to, że gdy jesteśmy w Miami, żeby była muzyka ze Snoop Dogiem, żeby kuzyn It nagle dostał scenę, gdzie on na skuterze przyjeżdża. W sensie na skuterze wodnym, tak się skacze. Yeah, yeah, yeah. Szukacie żartu. Nie ma żartu. On oczywiście. A nie, jest żart. Już dostaliśmy go w pierwszym filmie, że kuzyn It jest mały. No i dostajemy go po raz drugi, że on wychodzi, jest wielki, staje się mały. Przybijają sobie piątkę, jak to z gangsterem, bo to Snoop Dog Bardzo, bardzo w klimacie. I uwaga, musimy dostać żarty: że rodzina jest włosem silna oraz że ciki lubią kosmyki. No, Boże, jedyny. I on dołącza do nich do tego niby całego ich wyjazdu. I ani przez moment nie mamy interakcji ich dwójki z. Kuzynem i tłumaczenia, okej, okay, co trzeba zrobić, to i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Co więcej, pojawia się ten ziomek, który ściga teoretycznie Węzły, żeby właśnie powiedzieć: A, możliwe, że masz innego ojca, coś tam, coś tam. I kurna rodzina Adamsów ucieka przed tym człowiekiem, przebiera się. Przebiera się za kogoś innego. Idzie na konkurs, nagle jest w Teksasie, i idzie na konkurs piękności, gdzie Wednesday pozwala się przebrać w strój różowy i śpiewać piosenkę. I my mamy się z tego śmiać, że oni się przebierają, ukrywając się przed dwójką postaci, gdzie mają. large'a jeszcze. To w ogóle nie trafia, i widzisz, że to jest takie. Bierzemy cokolwiek, co tylko. Pierwszy pomysł, jaki ktokolwiek rzucił na spotkanie w ciągu trzech minut, zostaje wrzucony do filmu. Ponieważ tutaj charakter postaci nie jest istotny, jest istotne popkulturowe odniesienie. Skoro wiemy, że It jest snubdogiem, to musi być żart. Widziałaś kotka tego tygry, tego ich lwa? No ostatnio spędził czas z kuzynem It i ten dał mu kocimiętkę i ujęcie, jak są razem upaleni. No, super żart! No, pokażcie mi, jaki to jest genialny żart! Albo jaki ma dzwonek kuzyn, it, jak się do niego dzwoni? Drop it like it hard, drop it like it hard? Nie, no, ja się tak śmieję, bo to tak pasuje do postaci. Jezus Maria, czy. czy... Czy ludzie nie mają wstydu? O to mi chodzi! Czy, czy, czy w pewnym momencie nie czujesz, nie, nie widzisz tego filmu i nie mówisz sobie, ja pierdolę. Ja nie jestem z Rosji, z Ukrainy, z Ugandy. Ja jestem amerykańskim producentem, reżyserem. Mam genialne głosy koło siebie i świetną markę i robię kupę. Czy nie ma czegoś takiego, że kurna, patrzę w lustro i sobą gardzę? Ten cały film jest tak niezwykle irytujący. Ruszamy nagle na, do wielkiego kanionu, bo tam jest cisza i spokój, i się ukrywamy przed dwójką ziomków, co w ogóle nie pasuje do Adamsów. Ale okej, okay, kupujemy, że się chowają. Się chowają, i oczywiście pakle nagle wysadza cały wielki kanion. Dlaczego? Gdzie jest ten żart? Where is the fucking joke? Nie ma go. Albo nagle słyszymy, że kuzyn It musi zagrać z kimś cameo i musi uciekać. Mimo tego, że on nikogo niczego nie nauczył, nie przydał się w ogóle fabularnie, nie przyczynił się do absolutnie niczego. Pojawił się, był snup, 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 snup i znika. I w tym momencie Gomez mówi, a, a, no też mi się wydaje, że ta Billie Eilish jest zbyt wesoła. A chwilę wcześniej, gdy ten samolot, bo samolot przelatuje po kuzyna ET, leci bardzo głośny samolot, co przeszkadza oczywiście Gomezowi i rodzinie, będzie parkował na Wielkim Kanionie, to Gomez mówi, no widzisz, synku, dlatego mówiłem, żebyś nie kupował rzeczy w internecie. Gdzie? Gdzie jest ten żart? Dlaczego jest ten żart? Na czym on polega? Czego Gomez nie rozumie? Wyjaśnijcie mi to. I bieda tej animacji jeszcze bardziej jest pokazana, gdy oczywiście musimy dostać to, że ten, ten będziemy mieli tak zwany break-up moment, gdzie jedna z postaci z rodziny odłącza się od reszty. To samo było w Chewie i tak dalej. To najczęściej był Chevy sam, a tutaj dostajemy właśnie, że Wednesday nagle mówi, że ona nie mogła nawiązać więzi z tą rodziną. Pamiętajcie, esencja całej rodziny Nantów jest to, że oni się kochają. Kochają się. Co więcej, że w tym filmie Wednesday przez cały czas potwierdza, że ona kocha tą rodzinę. Cały czas. Jest najmądrzejsza, ale jednak nie widzi tego, że jednak ona ma nawiązane relacje i nawiązane więzi. Ale nagle mówi, nie mogłam zawiązać więzi, idę sobie. Idę sobie, oczywiście Large idzie z nią, przemiło i mamy jeden żart, który jest prawie dobry. Prawie dobry. Ponieważ nagle wpadają do wielkiego, e, wielkiego baru takich bajkerów, oczywiście bajkerów mamy mnóstwo i w tym momencie oni wszyscy na Wednesday, nie wiadomo dlaczego, będą bić moją dziewczynkę, bo wiecie... Bo to zabawne jest, gdy wielka banda bikerów rzuca się na małą dziewczynkę. No, bardzo zabawne. Ale ona wtedy mówi: O, lord, zrób użytek ze swoich wielkich, wielkich zimnych dłoni. I lord robi tak: przechodzi koło nich, siada do pianiny i zaczyna grać. I to jest zajbisty żart. To jest zajbisty żart, i zaczyna grać. Zaczyna grać: I will survive. I will survive. I zaczyna śpiewać takim głosem. I w ten sposób pokonuje wszystkich, e, wszystkich naszych e, w barze bajkerów, ponieważ oni też zaczynają tańczyć i nagle okazuje się, że wszyscy kochają I Will Survive. Gloria Stefan. Ja jeszcze kumam ten absurd, ale samo granie wystarczyło. Nie potrzebowałem, żeby ten najwolniej chodzący lard nagle zaczął śpiewać takim głosikiem. Gdyby ten głosik był nawet taki I Will Survive, albo, co, albo nawet, nie wiem, no gdyby Roncia zaczął śpiewać, to już byłoby lepsze. A tutaj ten dobry żart, zrób, korzy, wykorzystaj swoje dłonie, dun, 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 dun. super. I się tutaj ten żart, skończcie go tu. Skończcie go tu i będziemy się dobrze bawić, ale nie musimy go polecieć dalej. Jedziemy razem na roczne wakacje. Ale te żarty oczywiście nie mogą być pozostawione same sobie, bo trzeba dodać, wiecie, COVID mamy, więc nagle mamy rąsie, który bierze prysznic w środku dezynfekującym. I bierzemy naszą Wednesday, która mówi od urodzenia zachowywałam dystans społeczny. Tak. I kto się z tego będzie śmiał za miesiąc? ktoś się z tego będzie śmiał za dwa miesiące? Boże, jedyny! Jak to nie ma sensu! I ona oczywiście odnajduje swojego prawdziwego ojca, który oczywiście od początku wiemy, że nie jest prawdziwym ojcem, tylko naukowcem, idiotą. Nieważne! I, I nagle, w ciągu sześciu godzin, ona właściwie tak, kupuje to, że ty jesteś moim ojcem. Mhm, na pewno. I w ogóle jest to takie... Tak bardzo niepasujące, A, ale Gomez nagle po całym filmie uciekania mówi: Dobrze, to my idziemy odzyskać naszą córkę. Tak, mm, serio? Po całym filmie, gdzie byłeś tchórzem, przebierałeś się za kowboja, chodziłeś, jak gdyby mówiłeś po amerykańsku. Boże, jedyny. Nie mam siły do tego filmu. Nie mam siły. Oczywiście rodzina przyjeżdża. Jest smutno, ponieważ Wednesday już jest przebrana, jakby była już tym swoim innym w innej rodzinie. Wszyscy płaczą i ho, ho, ho. Ale dochodzi do revealu. Ojeju, jeju, reveal, że jej... Prawdziwy ojciec wcale i prawdziwym ojcem nie był, że to jest naukowiec, który chce zmieniać ludzi i dodawać im cechy zwierząt, bo Łędza jest takim geniuszem i ona to potrafi, on to zobaczył. Wow! I on sobie stworzył rodzinę, gdzie z jednego, e, jednego ptaka zrobił człowieka, a ze świni zrobił córkę. I mamy scenę, gdzie Pugsley razem z tą świnką, dziewczynką, rzucają się na bandę burgerów i praktycznie zaczynają jeść tak, żeby zrobić sobie buziaka, jak w zakochanym kundlu. Znowu, skąd ta scena? Znikąd. Ma sens? Nie ma sensu żadnego. Ale oczywiście musi dojść do wbójki, musi być zły. I nagle Łęcy musi się nauczyć, że ojeju, ja jednak kocham moją rodzinę. Nic to wcale przez cały film i poprzedni film nie było widać, ale teraz zrozumiałam to. Nie! I mamy znowu. Uwaga, żeby nie było, żeby nie było. Mamy drugi dobry żart. W całej animacji z drugiej momencie faktycznie zły tak gdzie mamy wizualnie po jednej stronie Large'a, który będzie prał się po stronie Adamzów, a po stronie naszego złoczyńcy, jakiś wielgachny ziomek, który też jest taki i tak samo się powoli porusza. I, i nagle oni tak idą, idą ku sobie, ma być, wiecie, wielkie zderzenie, i rzucają się i misia sobie robią. I okej, okay. i to jest fajny żart, I to jest fajny żart, bo okazuje się, że to są kumple skądś tam. Fajny żart, wizualny. Da się zrobić dobry żart, który w dodatku za dwa lata nie będzie nieaktualny, ponieważ nikt nie będzie pamiętał albo Billie Eilish, albo nie będzie popkulturowym odniesieniem do I Will Survive Glory Estefan. Trzeba zatrzymać tę rodzinkę. Prawda musi wyjść na jaw. I naprawdę, nie obchodzą mnie tutaj kolorki, nie obchodzi mnie dynamika, bo moim zdaniem to jest mega tanio zrobiona animacja. Wykorzystano te same projekty. Patrzcie na projekty postaci osób drugoplanowych, tak zwanych gapiów i tak dalej. To wam zdradzi, jak tania jest ta animacja. One się ruszają beznadziejnie, nie ma tutaj odpowiedniej dynamiki, wszystko jest robione. W sposób moim zdaniem tani i oszczędny, żeby jak najszybciej przepchnąć pewne żarty. Jestem przekonany, że pewne cykle ruchu są dosłownie wykradzione z poprzedniej części i wstawione tutaj po prostu na inne tło i wykorzystujemy to. Czyli tak samo, large idzie powoli, po prostu przenosimy go na inne tło, ponieważ cykl został już spokojnie zanimowany i zaprogramowany 3D. Ale oczywiście mamy zakończenie, łęzy się łączy ze swoimi rodzi rodzicami i mówi im, kurczę, ja, nie, ja myślałam, że jestem dziwna. Ale dopiero teraz zrozumiałam, że dziwność to jest cecha Adamsów. Serio? Kto z was to słysząc teraz powie, że jest to coś, co po pierwsze definiuje damców, którzy czują się dziwni. Bzdura, oni się nie czują dziwni, oni czują się normalni. To my jesteśmy dla nich dziwni. Ale nie, oni są dziwni, i są z tego świadomi. Co Gomez w dodatku mówi, że w rodzinie addams, czyli w tym add, drugie d znaczy dziwny. Haha, ha, a ona myślała, że dekapitacja. Parumpum, tś. no szkół wam mać. No, dosłownie, jakby ktoś wziął rodzinę damców obrócił do góry nogami i powiedział, dobra, tak robimy. Wypatrosił całą, z całego wnętrza i zostawił tylko te mumieczki albo te takie kukiełki postaci. I film musi się zakończyć tym, że wracamy do domu, a w domu jest babcia, która zrobiła imprezę. Na imprezie miały być jakieś koncerty. Są koncerty, jest mnóstwo ludzi. Gomez i Murtysia się cieszą. Nie wiadomo dlaczego. Nie jest wyjaśnione, dlaczego się cieszą, że um, ich mama, mama Gomeza zrobiła wielką um, imprezę. Ta impreza się dzieje, ta impreza jest normalna, są normalni ludzie imprezujący tam. I nagle okazuje się, że to tam właśnie kuzyn it poleciał, żeby dać koncert. I najpierw robi tym swoim malutkim głosikiem. To, co słyszymy cały czas i okazuje się, że to, co przeszkadza mu w mówieniu, to są te włosy i on wkłada mikrofon sobie pod włosy i zaczyna gadać normalnym głosem Snoop Dogga i rapować kawałek jednocześnie używając Jetpacka i latając wokół całego domu i to ma być zakończenie tego filmu jest niezwykle wręcz obrzydliwe w tym jaki to jest wyżyk Komercyjnego, popkulturowego, pełnego odniesień do niczego produktu. To jest wyżyk sposobu zarobienia 30 baniek najmniejszym nakładem sił. Każdy pierwszy żart, jaki tylko przyszedł im do głowy, został tu wpisany i użyty. Jaki jest tego sens? Wytłumaczcie mi, jaki jest tego sens. Ja z chęcią się dowiem, jeżeli są tutaj obrońcy tego filmu, dlaczego, Waszym zdaniem, rodzina Adamsów 2. Nie zasługuje na to, żeby ją wyrzucić, zmiażyć i prawdopodobnie Wednesday, gdyby zobaczyła, jak pokazują ją w tym filmie, to by się obraziła i by prawdopodobnie musiała zamordować każdego członka tejże rodziny. To nie o to chodzi w Adamsach, że oni są dziwni, wiedzą, że są dziwni, jednocześnie nie wiedzą, czy kochają swoją rodzinę, a my patrzymy na nich, się śmiejemy z nich. Nie, my się nie śmiejemy z nich, my się śmiejemy z tego, jak my. Jak my wypadamy przy nich. I że tak naprawdę to my jesteśmy tymi dziwakami przy adamcach. Boże, a twórcy chyba pomyśleli: Nie, to troszeczkę tak, jakby wzięli po prostu nie wiem, no kurwa rodzinę z komptą, rodzinę yy, Meksykanów, rodzinę, która ma jakieś upośledzenie, rodzinę jeżdżącą na wózkach. Gdzie... <śmienimy> się was, śmiejemy się z was, śmiejemy się z was. Ludzie, jakim ty musisz być pojebem, żeby taki film zrobić? Boże, mam dosyć tego naprawdę. Nawet Wam nie dziękuję, nie dziękuję Wam kuwa. Mój, jeżeli jest jakiś film, który idealnie oddaje mojego grampikorna, to ja jestem właśnie się GrampiCorem poziom 1000, żegam tym filmem. I to jest tak obrzydliwe, że jeżeli masz takie ogromne możliwości, a robisz coś tak żenującego, jak ja bym nagrywał film małymi kosztami, w jeden dzień robiąc animację, rysując lewą ręką i trzymając długopis w nosie, miałbym prawo zrobić gówno. Jeżeli masz miliard dolarów, miliard zajebistych aktorów, świetną produkcję, świetne komiksy, z których możesz korzystać, i rysuneczki, i animacje, a produkujesz takie gówno, to nie zasługujesz na ani jedną wymówkę. i sobie, człowieku, wstydu nam odczytać. Na razie!